Dzień dobry Państwu, Łukasz Kościeniak. Witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji. Dami się ze mną Jest pan Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, a także lider listy tego ugrupowania w okręgu numer 5 w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, najbliższych, bo już niedzielnych, czyli za dwa dni idziemy do... Wybieramy nowych przedstawicieli do Parlamentu e, Europejskiego. Ta kampania wyborcza dobiega końca. Ja wiem, że pewnie dzisiaj będzie intensywnie, bo to ostatnie godziny, więc pewnie będzie pan chciał. Tak samo jak pozostali kandydaci i namachca ten czas wykorzystać, ale to też już czas, myślę, podsumowań, więc zapytam, jak ta kampania wyborcza w Pana opinii wyglądała? No, Ja chciałbym, żeby była jeszcze bardziej merytoryczna, żebyśmy więcej mówili o sprawach, które dotyczą kwestii europejskiej, o których decyduje Parlament Europejski, o kwestii nowego traktatu, który odbierze nam całkowicie suwerenność, o kwestii paktu migracyjnego, który po zmianie władzy w Polsce został przyjęty w Unii Europejskiej, który będzie oznaczać w Polsce obozy dla migrantów i zresztą ostatnie dni, Przyniosły nowe, szykujące informacje. Trwają prace nad y, powstaniem y, ubo, obozów dla migrantów w poszczególnych powiatach. Y, wojewodowie już rozsyłają do starostów pytania o możliwość zlokalizowania na ich terenie y, takich obozów. Y, takie pismo poszło już w województwie podlaskim. Mam informację, że przed wczoraj doszło do spotkania. W Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie z naszymi starostami województwa mazowieckiego. No i spełnia się niestety czarny scenariusz. W momencie, kiedy Polska będzie musiała zgodnie z paktem migracyjnym, który wszedł za zarządu Donalda Tuska, przyjąć 300-350 tysięcy migrantów rocznie po to, żeby odciążyć Francję, Włochy, Hiszpanię, to oni nie będą lądować na warszawskim Wilanowie czy Mokotowie luksusowych dzielnicach Warszawy, tylko będą lądować w miastach powiatowych. I... Ale też, panie pośle, słyszeliśmy z ust obecnie rząd. Rządzącej partii, że ona przyjmować migrantów nie będzie, nawet w ostatnich dniach. Przedstawiciele opcji rządzącej mówili, że nie ma takiej możliwości, że pakt migracyjny mhm. jest przyjęty, natomiast my przyjęliśmy Ukraińców i uchodźców z innych my krajów. My mamy nie będzie. 200 tysięcy uchodźców zarejestrowanych oficjalnie z Ukrainy, a Rocznie do Unii Europejskiej według samej komisarz Johansson ma docierać 4-4,5 miliona migrantów, więc z całą pewnością zaczniemy, zacznie być olbrzymia presja na nasz kraj, żeby tych migrantów przyjmować. No chyba, Jeżeli... że zapłacimy. I y, warto śledzić to, co się dzieje w kampaniach y, y, zachodnio, krajów zachodnioeuropejskich. Premier Francji 10 dni temu powiedział wprost w debacie: Pakt jest po to, żeby przenosić nielegalnych migrantów z plaż Francji, Włoch, Hiszpanii, do Polski na wschód Europy. Więc myślę, że Donald Tusk oszukuje opinię publiczną teraz, żeby dojechać do wyborów europejskich, tak jak oszukiwał przed 15 października, przed referendum, kiedy mówił, że w ogóle y, prac nad pakiem migracyjnym nie ma. Dzisiaj wiemy, że kłamał, bo pakt wszedł w życie. Jeżeli będziemy chcieli płacić, to będziemy. Płacić olbrzymie kwoty mniej więcej 50 tysięcy euro za jednego nielegalnego migranta, co daje kwotę przy 300 tysiącach rocznie ponad 7 miliardów złotych rocznie. Polska stanie się więc bardzo szybko płatnikiem netto. Poza tym pakt zakłada, że w sytuacjach szczególnych, kiedy będzie duży napór na Południu Europy, nie będzie obowiązywała zasada wykupienia się, tylko, tylko będzie obowiązywał przymus przyjmowania tych ludzi. Więc jeżeli wojewodowie robią już spotkania w sprawie możliwości utworzenia Obozów dla migrantów również były takie pytania dotyczące powiatu radomskiego i są już skazane przecież dwa miejsca, choćby Dworek Anna, to wynika to z tego, że polski rząd już zakłada, że ten park w momencie jego obowiązywania będzie. Oznaczać gigantyczny problem dla Polski. I ostatnia rzecz. Mm -hmm. Z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec. Niestety polski rząd tę informację utajnił. Wynika, że już w pierwszych czterech miesiącach tego roku cofnięto cztery tysiące czy prze, przesunięto do Polski 4 tysiące nielegalnych migrantów z Niemiec. Niemcy już wypychają nielegalnych migrantów ze swojego terytorium do Polski, a ten pakt jeszcze nie zaczął działać. No właśnie uważa pan, że mogą być zmiany. <laughs> W tym pakcie, biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się no, kilka dni wczoraj, ale wczoraj, kilka dni temu, natomiast wczoraj dostaliśmy informację o tym, że no, niestety ranny na, na polskiej granicy zmarł. Czy, czy to oznacza, że no, być może trzeba będzie zaostrzyć tą politykę, która jest obecnie prowadzona na, na granicy? To jest inna kwestia, to jest kwestia ochrony naszej granicy i tego skanalu, który o którym dowiedzieliśmy się kilkadziesiąt godzin temu. Po pierwsze, no, bardzo smutna wiadomość o śmierci polskiego żołnierza należą się wyrazy szacunku, kondolencji dla hmm, jego rodziny. Natomiast no, jest to w oczywisty sposób pochodna decyzji prokuratury żandarmerii wojskowej sprzed dwóch miesięcy, którzy, które to instytucje aresztowały polskich żołnierzy, który, którzy broniąc naszej granicy oddali strzały ostrzegawcze. W tym samym miejscu, w którym polscy żołnierze zostali zatrzymani, aresztowani za oddanie strzałów ostrzegawczych, później doszło do ataków z bronią ręką na żołnierzy, którzy byli sparaliżowani, bo widzieli, co się stało z ich kolegami. Czy Więc... nie obawia się pan, że to spowoduje, że nie wiem, będzie mniej chętnych do tego, żeby bronić polskiej granicy, że będzie właśnie taki paraliż w sytuacji Mamy kryzysowej? Mamy już wypowiedzi polskich dowódców. Wczoraj widziałem debatę z udziałem jednego z nich, który powiedział, że po tych wydarzeniach morale w Polsce Wojsku spadło z zera. Mam nadzieję, że tak nie jest ostatecznie. Natomiast że jeżeli widzą żołnierze, że ich koledzy są zakowani w Kajdany, tylko dlatego, że oddali strzały ostrzegawcze wobec coraz bardziej agresywnych. Migrantów. Przypomnę, że to są ludzie, o których Donald Tusk mówił pół roku temu, rok temu, że to są biedni ludzie i trzeba im pomóc. Pani poseł Hartwig z Platformy Obywatelskiej mówiła: wpuśćcie ich wszystkich, a później zobaczymy, e, e, kto to jest. E, politycy i celebryci związani z Platformą pluli na polskich żołnierzy. Pan Frasyniuk nazywał ich śmieciami. Więc w jaki sposób e, morale w polskim wojsku ma być wysokie? W to jakich, polskiej z to jakich zmian by pan oczekiwał, żeby tę sytuację Przez wszystkim oczekuję, że Platforma Obywatelska przeprosi za to, to, co, za tą kampanię hejtu wobec polskich żołnierzy, wobec polskiego munduru, którą organizowała z, z zaprzecznionymi mediami w 2021. W kiedy, wtedy, kiedy doszło do wybuchu tej wojny hybrydowej, bo musimy powiedzieć, że to jest wojna hybrydowa na naszej e, granicy, atak Łukaszenki i Putina. Wtedy, kiedy głosowała przeciwko powstaniu zapory, która pomaga polskim żołnierzom. Wyobraźmy sobie, co by dziś, dzisiaj działo się na polskiej granicy, gdyby nie było tej zapory. Przecież ten atak by, by był y, dziesięciokrotnie y, A tych, większy. Tych przekroczeń, panie pośle, na pewno nie będzie. Więc jakie konkretne rozwiązania by pan teraz postulował? No, myślę, że wsparcie społeczne dla, dla polskich żołnierzy jest niezwykle ważne. Oni muszą czuć, że mają pełne poparcie wszystkich opcji politycznych, wszystkich Polaków. Jeżeli Platforma nie chce przeprosić, nie chce się wycofać z tej polityki, to ważne, żeby Polacy manifestowali poparcie dla żołnierzy. I ta akcja murem za polskim mundurem jest bardzo istotna. Po drugie, oczekuję dymisji wszystkich ministrów odpowiedzialnych za y, aresztowanie polskich żołnierzy. W normalnej demokracji y, wczoraj y, prezydent by przejmował dymisję całego rządu, ale no Donald Tusk no, nie pierwszy w, raz udowodnił, mediach, że jest człowiekiem bez honoru i jak do dymisji w, się nie poda. Natomiast w, cały w, mediach podnosił, w mediach słyszeliśmy, że jest to odpowiedzialność prokuratora, która podjął tą, Ale przecież tą do aresztowania doszło na polecenie rządu wojskowej, która podlega bezpośrednio... <coughs> Przepraszam bardzo, wicepremierowi Kośniakowi Kamysz Kamyszowi jako ministrowi obrony narodowej. On mieszał yy, fakty w, na wczorajszej konferencji. Najpierw twierdził, że nic nie wiedział, że dowiedział się z mediów. Później twierdził, że wiedział już od dwóch miesięcy. Premier polskiego rządu twierdzi, że dowiedział się o tym z mediów po dwóch miesiącach. No to jest gigantyczny skandal, bo dotyczy naszego bezpieczeństwa. Mhm. Czy to Pana zdaniem może się odbić na w wynikach niedzielnych wyborów. To, co wydarzyło się um, niestety na granicy, ale też i to, o czym słyszeliśmy kilka dni temu, czyli o aferze związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Emocje są na pewno um, bardzo duże. Polacy widzą, że w momencie, kiedy doszło do zmiany władzy, doszło do pogorszenia bezpieczeństwa, bo nie było do października tylu ataków z bronią w ręku na naszych żołnierzy i tylu, nie było ofiary śmiertelnej, nie było tylu rannych, jak w ciągu ostatnich kilku tygodni i to jest efekt tego, co wydarzyło się dwa miesiące temu. Więc mam nadzieję, że polscy wyborcy wyciągną z tego wnioski, ale jaki będzie wynik wyborów, trudno powiedzieć, zobaczymy w poniedziałek rano. Wczoraj konferencja prasowa z udziałem polityków prawa prawa i sprawiedliwości, kandydatów do Parlamentu Europejskiego i tam pan Jacek Kurski, pana kolega z powiedział takie zdanie, które zapadło mi w pamięć. My w Unii chcemy być, ale w Unii chcemy być kimś, w przeciwieństwie do partii opozycyjnej, do partii obecnie rządzącej w naszym kraju, która tylko w Unii chce być i realizować interesy innych krajów. Skąd taka Polska opinię? jest członkiem Unii Europejskiej, ważnym członkiem Unii Europejskiej, piątym co do wielkości krajem, jeśli chodzi o demografię, o liczbę ludności i piątą co do wielkości gospodarką. I Yeah. <laughs> you. Chcemy być traktowani serio, chcemy, żeby nas głos się liczył. Nie chcemy e, takich sytuacji jak z paktem migracyjnym, kiedy udało się go zatrzymać do ostatnich dni naszego rządu, ale później po zmianie premiera nikt się z nim nie liczył i ten pakt po prostu został przyjęty. Zresztą oczekujemy od premiera Tuska, żeby zaskarżył go do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A być, może, mówiąc, a być może Pan Premier po prostu go, chcemy w Unii walczyć nie o nic do niego. Chcemy walczyć o swoje, chcemy być asertywni, bo Unia nie jest jedną wielką kochającą się rodziną, w której wszyscy bezinteresowni, sobie pomagają, tylko to jest miejsce, w którym twardo Niemcy, Francuzi, Hiszpanie, Włosi zabiegają swoje interesy. I nie może być tak, jak mówi pani róża Tum, że ona startuje z trzeciej drogi do Parlamentu Europejskiego po to, żeby walczyć o jakiś mityczny interes europejski. Nie, ona jest w Parlamencie Europejskim, żeby walczyć o interes nasz, narodowy, krajowy i interes ewentualnie swojego regionu. Ile mandatów dla Prawa i Sprawiedliwości w okręgu numer 5? Pięć lat temu uzyskaliśmy rekordowe poparcie, 60% i dwa mandaty. Liczę na powtórzenie tego wyniku, to znaczy na utrzymanie dwóch mandatów. Jestem wdzięczny mojej partii za decyzję o umieszczeniu mnie na pierwszym miejscu. To jest, dobry, to jest jak rozumiem, pozytywna ocena mojej pracy przez ostatnie pięć lat, ale o tym, ile mandatów znajdzie się dla w Parlamencie Europejskim dla posłów Prawa i Sprawiedliwości w najbliższej kadencji zdecydują wyborcy 9 czerwca. A z pana perspektywy to dobrze, że wystawili się tak silne listy? Czy nie dochodziło tak, takich bratobójczych walk na tych listach? W naszym okręgu na pewno nie. Bardzo wielu kandydatów pracowało, starało się uzyskać zaufanie wyborców. Na listach konkurencji tak naprawdę bardzo często tylko lider, może jakaś druga osoba była widoczna na konferencjach prasowych czy na targowiskach. My przede wszystkim jesteśmy bardzo aktywni w spotkaniach bezpośrednich, jak bezpośrednio od Pana jedę na kolejne targowisko, żeby rozdawać moje materiały wyborcze, więc z no, całą osta, pewnością osta, osta, będziemy. dzień, więc trzeba go wykorzystać, całą jak kampanię, Tak, będziemy prowadzić tę kampanię do, do północy, do ostatniego gwizdka. Adam Bieran, europoseł, a także kandydat Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego był dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Przypominamy, że wybory do Parlamentu Europejskiego już w najbliższą niedzielę 9 czerwca. Warto się wybrać do lokali wyborczych, oddać głos i wziąć sprawy, mówiąc kolokwialnie, w swoje ręce. Łukasz Kościelniak, serdecznie dziękuję za uwagę, a na kolejną poranną rozmowę zapraszam już w poniedziałek. Do zobaczenia i do usłyszenia.